Okej, kabel jest. No, hej, Janku. Polecimy trochę z Assassinem. Escape. Co tu się wydarzyło? Aha, kliknęłam w tym badzie i otworzyło mi stronę internetową. Tak też można. I znowu to samo zrobiło. No. No to teraz gniewamy się z tym, z Dariuszem. Dariusem dokładnie. Najpierw działało każdy z nas na własną rękę i nie spodziewało się drugiego w tym samym miejscu. To było ciekawe. Jezu, nie mogę znaleźć sobie tutaj miejsca. Dzisiaj. Wydaj swoje orichikulum. Załaduje czy nie załaduje? Tak będzie padał, słychać pewnie. Cóż za przypadek. Doszli na urwisko w pobliżu ruin, by spotkać się z Dariuszem. Pytanie, czy płynie, czy nie, bo u mnie nie bardzo. A, to już wspominałam, że tłukłam Ateńczyków, żeby Sparta miała jak najwięcej terenów. No chociaż nie przykładałam się do tego tak super, no ale kiedy tylko mogłam... Można tam wejść, czy nie bardzo? Dobra. Okej, zrozumiałam przekaz. Ej, chyba nie, co? Czy nie? Bo mi się wydaje, że tak. Ale drewna na opał nazbieram. Nie tnie? Mhm, czyli wy macie płynnie kosztem... Okej. Kosztem mnie. Będzie dziś Divinity po Assassinie, nie wiem. Ale chyba jakieś będzie, no. Zobaczymy, ile nam się tu... Fuck. Zobaczymy, ile nam się tutaj zejdzie. Jaki to wściekły kot jest, nie? To najlepiej tak, bo jak nie, to dopadnie się pleców, nie? Minietnie i to w 1080, albo to placebo. Ale słonko wstało. O matko, jak ładnie. A ten las, wiecie co? To ja bym tu chciała, nie? Kocyk. Znaczy sępy są, jakieś byki tam na testosteronie biegają. Makabry też są, ale... O Jezu. Chciałam powiedzieć, Janek zbanuj, ale Janek nie może. No, jak biegam, to jestem rozpikselizowana, to na pewno. Gato, el gato. Kurczę, przy takiej wspinaczce górskiej to pewnie fajne się łydki robią z tym, z udami, nie? Kurde, to mogłoby być dobre.
Już się zaczęła spódniczka pod spód podwijać, jak wchodzi do góry. Ej, wcześniej tak nie było, nie? Cwaniaki. Wspomniałem ten mały paczek, co przed chwilą tutaj pobrałam. Nie żartuję. Zobaczcie te kwiaty, nie? Jak mi się chce wiosny. Rumianek dziki. Najwyraźniej punkt widokowy jest tak, w tym samym miejscu. Ciekawe, czy mi da to zrobić. Nie da mi tego zrobić. Najpierw będziemy musieli pogadać. That's the meeting place. What do you know about this man in Amorgis's inner circle? Demokratis. Drachmi is his weapon of choice. If we kill him, the Order's ability to influence the Greek world will be severely damaged. His death will bring us one step closer to Amorgis. To Elpidios. Biedny Elpidios. Dziecko poczeka, pooglądajmy widoki. No i pewnie wzięli go, żeby sobie uchować, prawda? No nie powiedziałabym, jakby zapłacili sporo drachm, to ona by się nie odpędziła, więc... Enough of it can kill anyone. There's only one problem regarding Demokratis. What's that? I don't know what he looks like. Then we'll have to listen closely when we approach. Ja bym powiedziała, że fotel ugiął się pod naciskiem. If anything goes wrong, remember, it's Demokratis we're after. The Order has arrived. You're late. We arrived precisely when we meant to. Remember, once Demokratis shows himself, we kill him. Or we can kill everyone. A, albo zabić wszystkich, albo dowiedzieć się, który z nich to Demokrates, nie? I zabić tylko jego. Zweryfikuj i zgładź Demokratesa. Podsłuchując spotkanie, możesz odkryć jego tożsamość. Consider this your final chance to do your duty and back us up, Messenia. You clearly don't know the Eagle Bearer. And who are you to throw away our alliance? As far back as Xerxes, we've been working together towards peace. Peace? Don't lecture me about peace. You're the one who plunged the Greek world into endless conflict. Kurczę, tam jeszcze dwójka stoi. Co ja mam wiedzieć, który to był? Demokraty. O, mamy. Okej. Okay. Spoko. Aha, góra wraca. Pytanie, gdzie oni idą? Do koni pewnie, co? Dobra, tutaj koniki stoją. Zaczekamy na niego.
bo byli daleko, to słabo słychać. Nie wiem, ostatnio podgłośniłam, stwierdziłeś, że dobrze, teraz jest za cicho znowu. Kurde, nie podoba mi się to. Jak mam? No nie chcę go zabijać, no zabiłam tego co trzeba, możesz odsunąć się, bo bym chciała potwierdzić. Już gdybyś zginął, to myślę, żeby... Nice. Ten już pełza do nas. Dobra, udało się wyeliminować jego mostca, którego mieliśmy. I tym jednego nie zabijają całej reszty. Chociaż oni też spod ciemnej gwiazdy raczej byli. Teraz pójdziemy pogadać z obrażonym Dariusem. Democritus is dead. They deserve to die for what they've done, Darius. Every last one of them. Cassandra. They're between Elpidios and me. Dobrze, prawie, ale... Kosmos w objęciach zakonu. O, prawie wbiliśmy kolejny poziom. I co teraz? Nie dali nam żadnego zadania kolejnego? Jestem w szoku. Spartański pies. Amorges zniknął gdzieś w Messenii. Cassandra i Dariusz planują uderzyć na zakon, aby w ten sposób wywabić go z ukrycia i odnaleźć dziecko. Mamy też zlecenie poboczne. Uwolnij ateńskiego generała i jego ludzi. Właśnie, bo on mnie o to prosił. Więc skoro będzie nam tak potrzebny... O tego to nie ja zabiłam, także tutaj Dariusz się widzę bawił. Tu trzy miejsca. Właśnie, tego ptaka jeszcze tutaj nie zaliczyłam, bo mi nie dał. To się cofnę, żeby potem w razie czego... polecam. No, żeby potem się nie wracać kawą. U niedźwiedź sobie drogą maszeruje, ciekawe. Bo by tu mieli z nim problemy. No. I to jest zbyt ciężkie. Powoli, chwila. No tak, zobaczmy, gdzie jest nasze zadanie teraz, to poboczne. Okej, okay, ale to jest główne, a my nie chcemy głównego, my chcemy... Chcemy... Ach, tu jest! Boże, ślepy człowiek, nie? No dobra, czyli wygląda na to, że i tak będziemy na piechty podróżować. Zbadamy jeszcze sobie po drodze ten znak zapytania, który tutaj jest. Uniu mój. Dwa punkty i nie wiem tak naprawdę w co te dwa punkty wsadzić. Inwestuj poziomie biegłości wydając punkty na premię do statystyk. Zapomniałam o tym! Łowca, wojownik, assassin. Obrażenia w trybie spowolnionego czasu. Efekt osłabienia trucizny. Obrażenia po idealnym uniku. Adrenalina na parowanie. Obrażenia assassina zadawane mieczem.
mogę. Obrażenia zadawane sztyletem, szansa na trafienie krytyczne przy pełnym zdrowiu. A co my mieliśmy tutaj z łowcy? Właśnie. Obrażenia od buków, gdy jesteś powyżej celu. Obrażenia łowcy, obrażane zadawane włócznią, szansa na trafienie krytyczne. Też by było całkiem spoko. Obrażenia po trafieniu krytycznym. Obrażenia przy trafieniu w głowę. O, teraz jestem usatysfakcjonowana. Zapomniałam o tym. Cześć, gumiś. Dobra, kunia. Kunia. Dobra, patatajamy teraz. A to jest. Ela. Nie widzę. A wiesz o kogoś tutaj? The watch will be vigilant here. Huh? What? Off we go now. What are you doing here? Ej, tu zbóje są. Myślałam, że Spartanie. Okej. Tamten śpi, to pójdę do niego. Chyba, że się obudzi. Wyparowali. A ty chcesz główkę. Ups, ups, ups. Idą tutaj. Ej, skubańce. W ziemię poszło. No dobra. Idziemy, zobaczymy co jest. Jaki nowy skill jest? 50 zbroja. Tu sobie coś tam odzyskam. Łuk 52. Nikogo nie więzili, więc okej. Nie jest koń, czeka. Na szczęście czeka. Ale tu mamy jakiś większy znak zapytania na mapie, więc... Niczego chyba ze sobą nie zostawiłam. Nie, nikogo tam nie było. Ella. Tak, taki ten GPS, że już wiesz... W zasadzie nie używam. Warta! Posterunek Nestora. Come on. Ja nie wiem, czy powinnam go robić. Chyba nie. Może kiedyś przy okazji. Nie, dobra, jesteśmy na ścieżce i którędy nas koń poprowadzi. Ej, Venom. Okej, to jak... No, już myślałam, że nie pojedzie dalej. Włócznia rodowa. Ja się przywiązuję do rzeczy i do ludzi. Także ja mam swój meczyk i swoją zbroję i tylko ją upgrade'uję. O, dzik! Pala w dupala, zarobiła. To nie, ta też nie. Szkoda, ta mgła, jak to fajnie wyglądało. Tam jest jakiś... Tam jest chyba Ateńczyk. To fajnie tak rozbijają przy sobie te... te posterunki, namioty, nie mam pojęcia. Jezu, gdzie ten kuń mnie prowadzi? Zobaczcie. Dalej niż bliżej. Ech.
No to jest ciekawe. Ale tu mnie też pewnie nie będą. Tak, dobra. Tam jest Xeno. Także nie będziemy tam zaglądać na razie. Któregoś z nich mamy uwolnić, chyba, z tego co słyszałam. Tak, uwolnij ateńskiego generała i jego ludzi. A to jego ludzie, no dobra. Leży. Ten się zorientował, więc... O jeny, jeny, to już tyle czasu. Hej, Rondel, dziękuję ci bardzo. O. Okej, szukaj, szukaj. O, już myślałam, że poleci bokiem. I kto tu został? Jeszcze jeden w zasadzie. Dwóch, no. Trzech! Też czegoś szukają, ale nie wiedzą czego. 10 miesięcy już, kurczę. Najpierw ten z prawej, nie? Ten jest, nie zszedł od razu. Okej. Fajnie się chowają, bardzo to mądre z ich strony jest. Nie ma jak się schować na plaży. Na plaży, na plaży fajnie jest. A, to ten tutaj, okej. Pokaż buzię. Nie. O! Pan z niego wojownik, pobieg, tam mi stoi, zobaczcie. Mistrz, nie? No mnie uderzył? No strach atakować, nie? Bo jeszcze potrącę któregoś. Patrzcie, co on robi. Dobra, mniejsza, nie przyglądajmy się. Zabił? Zabił. Okej. No to biegniemy chyba gdzieś w tę stronę. Tu? On jest jakiś dziwny. Nie możemy go spuścić z oczu, nie? No i co? Tu jest okej? What do I call you? Most people call me Eaglebearer. The what? You heard me. It just... I've heard the stories we all have, but I never thought... I don't have time for stories. Right, right. It's these Malakai Spartans. We desperately need to loosen their grip on this region. Will you help us? At the moment, I'm not a big fan of the Spartans. Or their friends. No, byłyśmy. You know. I know those Gert Spartans are richer than they've ever been, and should have run out of resources years ago. I was told to give you this. Uh-huh. It seems we have common enemies. I can help you and your allies with your plan, but to do it, we must kill the Spartan leader here in Messenia. What's so special about this particular Spartan? He's a butcher. He's killed more Athenians than anyone, and he takes joy in it, I tell you. We know his location, but my men and I haven't been able to get close to him. You'll find it easier with me around. There. That's his fleet. Ah,
His fleet, you say? Tylko nie woda. Adresja już podstawiona. Zniszcz statek oraz flotę spartańskiego wodza. Kurczę, jakoś mi się nie widzi, powiem wam za bardzo. Bić się na murzu. Bug. Hej, bug. No woda jest fajna. No, powiedzmy. Rekiny tutaj pływają, nie? Dobra, spójrzmy sobie jeszcze przy okazji, czy ja mogę coś... Ja mogę na statku sobie coś ulepszyć, ale pewnie nie, bo ostatnio wydałam wszystko. Tak, 9 tabliczek, 7, 9, 11, o to bym mogła ewentualnie. Bo to nie wymaga tabliczek, tu już tabliczki, tu też nie. Za to nie mamy tyle kasy. I tu też. No tak, bo ulepszałam broń do 50 i pancerz 52 poziomu, więc kasa się skończyła. No trudno się mówi. No cóż. Ilu jest? Raz, dwa, trzy, cztery. Największy oczywiście jest w środku, to są jakieś tam łódeczki. No teraz pomyślmy dobrze, w którą stronę, od kogo moglibyśmy zacząć? Może od tego tutaj, co? Możliwe? Mówi, że aż tak tutaj kiepsko będzie? Super. Nie trenowałam przecież. Kurde, akurat ten piracki mnie nie interesuje, mnie ten tutaj interesuje. Kurde, palę się niedobrze. Ktoś mnie z tyłu atakuje, po dupie oczywiście. Jezu, piraci się przyczepili z 50 levelem. Super. No, ekstra. Świetnie, ale no nie powiedziałabym, że mam hapsy, nie? Brakuje mi hapsów. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Archers,
bo powinnam się za te dwa mniejsze brać. Się podpalało. Shit. O, przeżyliśmy to? Chyba nie bardzo, co? Niedobrze, niedobrze. Spadamy z tą, spadamy jak najdalej, jak najdalej. No właśnie, o to chodzi. Mi się coś tam ruszyło. O Boże, co za wieśniaki. No kurde, mało brakowało. No czemu się ten przytargał z 50 levelem, tym piracki? Może on z nimi pływa, ale nie wydaje mi się. Dobrze, że patrz się nie rozłącza. Tak, ponieważ kupiłam nowy kabel, który, gdzie poprzedni ktoś mi rozmontował. Tak. O. Mu się rozłącza. There. That's his fleet. Yeah. His fleet, you say. No są trzy statki, nie? Cztery. Ale to musiał się tamten, kurczę. To było za jego hajs, dlatego że to był już drugi kabel, który... tak. Który zepsuł, więc... Jakieś konsekwencje musiały być, nie? Pytanie, czy tu można zapisać, żebym ja nie musiała za każdym razem na tą adresję tutaj docierać, bo to bez sensu by było. No właśnie, więc sobie zapiszemy. A, bo on, okej, spoko. I on nie jest od nich, więc... Jakbym w niego teraz tak fajnie wpadła, to może by się udało. No właśnie. To jest tu problem, jak go zostawimy na koniec. Tutaj gra cały czas mi insynuuje, że jest za ciemno. More speed!
No i ten tutaj, po co on tutaj na doczepkę leci? Znudził się? Nie, dobra, okej, dopiero się znudził. Mi tutaj kolega był potrzebny, nie? Kiedy nie jest. No nie. Nie trafiłam. No jak ładnie mnie osłonili. Podoba mi się. To zabolało. I to chyba... No nie, to chyba Sparta we mnie. Co? Nie. Za słabe uderzenie. No to może jeszcze się uda. Nie, chyba teraz się uda. Ta flota ma płacone za godzinę, nie wiem, możliwe. O kurde, o! Niedobrze. Mało brakuje. No nie! Trzymam zaraz! Jedna salwa, jedna trzecia już życia tracisz. No kurde, oni byli na dobicie. To jest denerwujące, nie? O co tu chodzi? A to jest ten, co trzeba. Okej. Shoot!
kurde, dostałam. I nie, no teraz to jest trochę Lipton, tak bym powiedziała. Żebym mogła abordażu dokonać, byłoby spoko. Ale na to się nie zanosi. Nie dobrze, nie jest dobrze. I teraz mamy z lewej i z prawej, super. Muszę odpłynąć trochę. Bo nie wyglądam zbyt dobrze. Ej, znudził się. Niedobrze, niedobrze. Jest, dobra, to dokonamy abordażu, to chyba nawet więcej hapsów przywróci niż normalne. Ten statek do Aten prawie jak nowy. Ja myślę, że ty byś kupił.
No powinno być łatwo, nie? Dwa zostały. Ktoś tu płynie koło nas. Bardzo ładne. Nie został jeden. Jeszcze spróbujemy tego jednego. Ostatecznego. 51 level i widzę, że oni średnio zainteresowani są. Co? Albo mnie szukają. Kurde, co za dziadostwo. Okno otworzyłam, już coś lata. Znudził się, czy nie? Bo nie bardzo. Nie mam zasięgu, nie mam zasięgu. No i wpadł jakiś leszcz, oczywiście musiał, nie, na koniec. Pewnie Janek Bidanędza, kurde, musiał się pojawić. Teraz z powrotem. Janku, jaja śmierdzą. Nie wiesz, jak tu wązia było? No stoją w krzakach i się patrzą, nie? Zamiast pomóc. Na pokład by chociaż weszli. Kurde, nie. Kurde, Kassandra swoją rodzinę musi narażać.
Okej, co dalej? That Spartan dog is just a memory now. You did it? A Spartan butcher was no match for me. Of course. So, about the letter you gave me. I'll need you to live up to your end of the bargain, if you want the Persians out of Messenia. You can count on our help when you are ready. Kiedy ja będę gotowa, kurde. On będzie drapał w nosa. Dziurę kopał. To teraz do Dariusza. Dobra, to ja tu zetnę i zobaczymy się na miejscu.